I proszę Państwa, jeszcze jeden obrazek z zalewu Hańcza. Proszę, widzą Państwo, że tam jakiś wędkarz wędkuje sobie, łowi ryby. W tej mętnej wodzie, bo ta woda jest naprawdę mętna, tam jest takie powstało jeziorko tutaj po opadnięciu wody i ta woda tam jest bardzo mętna i on sobie łowi ryby w tej mętnej wodzie. No bo w mętnej wodzie najlepiej jest łowić ryby. Ryby mają, proszę Państwa, małą widzialność. To raz. On nawet chyba coś wyciąga, nie jestem pewien. Po drugie, nie mają gdzie uciec. No i sobie ten wędkarz w tej mętnej wodzie łowi ryby. I podobnie, jakby ktoś nie wiedział, dlaczego takie mętne przepisy, czy to podatkowe, czy gospodarcze, czy jakieś dotyczące sądów, czy dotyczące wielu różnych spraw naszego życia są ciągle utrzymywane, mimo że no, mądrzy ludzie, tacy jak pan Michalkiewicz, pan Korwin-Mikke, pan Miszalski, no mógłbym wymieniać tutaj jeszcze kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt nazwisk rozsądnych ludzi, no chociażby jak profesor Rybiński, ekonomista, mówią, że te mętne przepisy należy zlikwidować albo radykalnie uprościć, to one są utrzymywane właśnie po to, żeby ludzie mogli, znaczy ludzie, aferzyści krótko mówiąc, różni cwaniacy, mogli w tych mętnych wodach łowić swoje ryby. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu wędkarzowi, dlatego że to, co on robi, jest zupełnie uczciwe z punktu widzenia wędkarstwa. No po prostu ma wędkę i łowi w tej mętnej wodzie ryby, ale łowienie w mętnej wodzie w naszej gospodarce, w naszym życiu społecznym, to już nie jest uczciwe i to należy kiedyś zmienić, a najlepiej jak najszybciej.